Cześć Zoga, z tej strony Hito, zapraszam Was do kolejnego odcinka Karier Przybudowy. Tym razem pod nasze skrzydło bierzemy jednokrotnego zdobywcę Pucharu Polski, czyli Wisłę Płock. Drużyna, która w danym momencie, w różnych latach, miała swoje momenty. Kiedyś zdobyła Puchar Polski, później świetnie za sterami Jurka Brzęczka poradziła sobie w Polsce, gdzie niedużo brakowało, a walczyłaby nawet w eliminacjach do Ligi Europy. Tamten sezon to już przeszłość. My tutaj chcemy stworzyć bardzo ambitny plan oparty na młodych chłopakach, plus zawodnicy, którzy będą wracać do Polski z zagranicy. I jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jak tak, proszę Cię, drogą osobą, żebyś zostawiła łapkę w górę i zasubskrybowała ten kanał po więcej materiałów. A wydaje mi się, że 600 łapek w górę, jakbyście dobili, byłoby bardzo, bardzo fajnie. Jak mogliście zauważyć, zakupiliśmy dwóch bardzo młodych, zdolnych zawodników, którzy będą przyszłością tej drużyny, ale piąte miejsce już w pierwszym sezonie pokazuje naprawdę dużą wartość tej drużyny. Pokazuje, że ten projekt bardzo ofensywnego futbolu, trochę jak obecny trener Wisły chciałem do tego podejść, czyli gramy posiadanie piłki, wysoki pressing, odbieranie, cała drużyna pracuje na sukces danej osoby czy danej drużyny. I to wszystko ma po prostu się zazębiać i wydaje mi się, że taki zawodnik jak Kocyła, który ma dopiero 18 lat, naprawdę wyśmienicie wystartował w tym sezonie, świetnie się pokazał i pokazał, że to może być przyszłość Wisły Płock. Bida oczywiście to jest zawodnik, którego musimy kiedyś sprzedać za wielkie miliony, po to został ściągnięty jak na Wisłę Płock za bardzo duże pieniądze, ale miał być to mój diament, tak samo jak ten środkowy obrońca z Czech, który ma dopiero 17 lat, już w tym roku 18, a tutaj Radosław Murawski, który był bez klubu, więc stwierdziłem, ok, to jest moment, żeby go zakupić. Damian Szymański tak samo do nas przychodzi, zawodnik z Grecji, który do nas ma dołączyć jako ten podstawowy defensywny pomocnik, zwłaszcza że w pierwszym sezonie, jak mogliście zobaczyć, graliśmy formacją 4-2-1, czyli taki środkowy pomocnik, troszkę ofensywny, troszkę taki środkowy, który będzie pomagał łączyć linię pomocy z atakiem, no i oczywiście skrzydłowi i napastnik. Szyngowski także do nas przychodzi w zimie, z tego powodu, że potrzebowałem zawodnika lepszego na atak. Przez całe pół sezonu Mateusz Lewandowski oraz nasz drugi napastnik nie strzeli żadnej bramki, tylko skrzydłowi strzelali, dlatego potrzebowałem snajpera. Wydaje mi się, że to jest młody talent, który kiedyś może być naprawdę uznanym ligowcem na pewno, a wydaje mi się, że kariera międzynarodowa także przed nim stoi. Zobaczymy, czy to mi się uda. W tym roku troszkę graliśmy, oczywiście chcieliśmy grać ofensywnie, ale jednak zawsze mieliśmy to zabezpieczenie na dwóch defensywnych. Po tym spotkaniu to się wszystko zmieni, z tego powodu, że w 56 minucie dostałem jedną bramkę, później 66, 75 i byłem na kolanach, przegraliśmy Puchar Polski. I szczerze mówiąc, nie potrafiłem zrozumieć przez parę pierwszych dni, dlaczego tak się wydarzyło. Mieliśmy taką przewagę niesamowitą w pierwszej połowie, oddaliśmy 8 strzałów, po czym wszystko przepaściliśmy, nie potrafiliśmy wykończyć akcji. Wiedziałem, że potrzebujemy napastnika, ale jest Szelengowski, który może być przyszłością, dlatego chciałem mu zaufać, ale postanowiłem, że będzie to troszkę inny skład w następnym sezonie, zwłaszcza w ustawieniu. Stwierdziłem, że będziemy grać 4-1-2-3-1 z fałszywą dziewiątką, z napastnikami skrzydłowymi, którzy będą schodzić do środka, z jednym defensywnym pomocnikiem, który będzie schodził do środka obrony, żeby rozszerzać tą obronę, żebyśmy mieli, można powiedzieć, takich wahadłowych po prawej i po lewej stronie. Więc w pewnym momencie ataku to wyglądało na formację 3-4-1-2, a w obronie broniliśmy się 4-3-3 i wydaje mi się, że to jest optymalne ustawienie pod ten zespół z naprawdę przyszłościowymi zawodnikami, zwłaszcza że bardzo dużo inwestowałem w szkółkę i szukałem tych najbardziej zdolnych zawodników. Zajęliśmy w tym sezonie drugie miejsce, choć w połowie sezonu zajmowaliśmy dopiero ósme. Dlaczego? Z tego powodu, że ta drużyna musiała po prostu się nauczyć zwyciężać. Musiała poznać ten głód zwycięstwa w każdym spotkaniu, bo nie sztuką jest wygrać jedno, dwa spotkania, ale wygrać 6 z rzędu, to już jest dla większości drużyny w Polsce duży problem, a ja tylko chciałem nauczyć tych piłkarzy i to mi się udało. Olkowski, świetny junior, który wszedł i jak możecie zobaczyć, Górnik Zabrze, kolejny Puchar Polski w kolejnym sezonie, 1-0 Bida, Michalski, później Bida, Michalski to jest w ogóle zawodnik, którego się nie spodziewałem, chciałem go przerobić na prawego obrońcę w pewnym momencie, dobra, niech będzie środkowy i stał się legendą tej drużyny. To co grał ten młody chłopak na środku obrony, zwłaszcza że dostał powołanie w tym roku, a że był kapitanem naszej drużyny, no to wszystko idealnie wyglądało. Oczywiście mieliśmy fantastyczny atak,
gdzie praktycznie trzeba tylko uzupełnić ławkę rezerwowych. Reszta składu jest naprawdę dobrze. Kończkowski, który wszedł do tego składu po transferze z Piasta Gliwice, okazał się bardzo kluczowy, choć oczywiście będziemy musieli szukać lepszego prawego obrońcę z tego powodu, że jednak overall plus wiek nie pozwolą mu się rozwinąć do złotej karty, a jednak takiego zawodnika potrzebujemy na Ligę Europy czy nawet na Ligę Mistrzów, jak wygramy mistrzostwo, to w tym momencie Kocyła jest aktualnie liderem naszej kadry, Bida fenomenalnie gra i wszystko idzie w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że ten projekt wypali, bo mam dosyć duże oczekiwania, zwłaszcza w tym sezonie, gdzie mamy zdobyć mistrzostwo. Leon do nas przychodzi. Zawodnik, który był gdzieś bez kontraktu, gdzie odrzucił go Real Madryt. No i go zatrudniłem. Wiecie, że paru zawodników z przeszłością w Realu Madryt czy w Barcelonie gra w Ekstraklasie, albo grało. Tak samo jak Del Fuente. I powiecie, nierealistyczny transfer. Tutaj dopiszę historię, ok? Leon to jest kolega Del Fuente. Znają się ze studiów, znają się z różnych szkółek. Przyszedł tutaj, zobaczył, że jest fajny projekt, dlatego namówił chłopaka, który był bez kontraktu. Nikt go za bardzo nie chciał. Gdzieś tam miał propozycję, ale z jakichś dziwnych lig, jeszcze bardziej takich nie do końca zasłużonych dla takich młodych piłkarzy, czyli Chiny, czy Japonia. Wydaje mi się, że Polska do rozwinięcia się przy tym projekcie i przy tej grze może być naprawdę kluczowa, zwłaszcza, że mamy Bidę, który już jest na poziomie bardzo dobrym. Może nie klasy światowej, ale już ma poziom 80. Jak możecie zauważyć, zdobyliśmy mistrzostwo, odpadliśmy w Pucharze Polski, troszkę mnie to zaskoczyło z Wisłą Kraków. Także niestety ten etap Ligi Europy nie do końca nam się sprawdził. Niedużo brakowało, żebyśmy gdzieś tam powalczyli o lepsze rezultaty. To były minimalne przegrane, ale jednak przegrane. Dlatego musiałem zakupić kogoś, kto już zna Ligę Europy, kto grał w europejskich pucharach i da odpowiednie doświadczenie. I tak jak mówiłem w poprzednim sezonie, potrzebujemy cały czas prawego obrońcę, bo na lewą znalazłem jakiegoś młodego chłopaka. My mamy bardzo młody skład. Oprócz Murawskiego i muszę powiedzieć w tym momencie Kolczewskiego, no to mieliśmy bardzo młody skład. Dlatego Oleg Danchenko do nas przychodzi. Ukrainiec, który ma 30 lat, 76 overalla. Może to nie jest inwestycja na przyszłość, ale na ten sezon, na następny, da nam odpowiednią jakość, żebyśmy się awansowali przede wszystkim do Ligi Europy, bo Liga Mistrzów raczej mi się nie śniła. No i tak się okazało. Przegraliśmy niestety z, jak się mylę, z mistrzem Norwegii. Może to nie jest jakiś silny klub, ale przegraliśmy po rzutach karnych u siebie 4-5, a bardzo sensacyjnie wyeliminowaliśmy PSV, co dało nam awans do Ligi Europy, gdzie zagraliśmy fenomenalnie. Zobaczcie, pokonaliśmy wszystkich rywali. No okej, okay, wszystkich rywali, jeden remis, 16 punktów, później Galatasaray dostało od nas piątkę, później Bayer 04, co tu się wydarzyło? I to wszystko było na symulacji i naprawdę musicie mi uwierzyć, sam byłem zdziwiony. Hertha Berlin 3-0, to już było okej, okay, tak? Bo wydaje mi się, że to jest poziom, ale kurde, Montpellier i Hertha Berlin i jeszcze my, to byliśmy jakieś sensacje tej Ligi Europy, a jednak się udało w tym fenomenalnym składzie, ale każdy był złotą kartą. To był naprawdę świetny sezon. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby dobić do 500 łapek w górę. Wydaje mi się, że spokojnie dacie radę. A ja się z wami żegnam i życzę wam naprawdę miłego dnia i do następnego odcinka. Cześć, cześć!